Umiejętności mistrzowskie i podmiana skilli u bohaterów to bardzo ciekawy temat. Siemanko, z tej strony Anioł, witam cię serdecznie na moim kanale. W końcu mamy dostęp do monolitów mistrzostwa, w końcu mogę o nich poczytać i co najważniejsze, w końcu możemy w praktyce sprawdzić, jak te monolity działają. W tym filmie powiem wam, czego się wystrzegać, co można zepsuć, na co zwracać uwagę i wiele, wiele więcej. Zanim przejdziemy dalej, musicie opłacić pay-per-view w postaci lajka, suba. Jakiś komentarz również będzie mile widziany. Każda z tych wcześniej wspomnianych akcji pomaga nam wspólnie budować polską społeczność w Call of Dragons. Bez przedłużania sprawdźmy wspólnie, o co chodzi w tych monolitach mistrzostwa. Monolity mistrzostwa to nowy dodatek w pierwszym sezonie sporów o nazwie Zew Odwagi. W dużym skrócie, dzięki monolitom możemy podmieniać umiejętności u bohaterów. Niestety nie możemy podmienić wszystkich umiejętności, które byśmy chcieli. Możemy podmieniać umiejętności z określonej puli. Aby sprawdzić pulę, wystarczy kliknąć tę białą książkę. Co prawda, pula wydaje się dosyć uboga. Na pewno wielu z was już sobie w głowie układało, jakich skilli nauczycie swoją Lilię, swojego Goresha. No jak widzimy, niestety zbiór jest bardzo okrojony, ale nie zmienia to faktu, że będziemy mogli zbudować naprawdę ciekawe połączenia. Na ekranie mamy 5 kolumn, każda z nich to monolit i każdy monolit będzie się odblokowywał wraz z postępem w złotokamieniu. Myślę, że każdy może to sobie sprawdzić na własną rękę. Natomiast gdy mamy już odblokowany przynajmniej jeden monolit, pojawi się na nim taki plusik, zniknie kłódka, bardzo intuicyjne. Ale co ciekawe, nie każdy z tych monolitów będzie miał dostęp do 20 umiejętności, gdyż możemy tutaj zauważyć dwa świecące się monolity. Są to monolity legendarne. W legendarnych monolitach będziemy mogli wylosować jedynie legendarne umiejętności i będzie tam 10 slotów. Dlatego tutaj taki mały tip dla was, jeśli zależy wam na jakiejś epickiej umiejętności, odblokujcie sobie ją na którymś z tych 3 monolitów. Co do samego odblokowania umiejętności, mamy jedną darmową opcję odblokowania na dzień. Jak widzicie, ja nie odblokowałem jeszcze żadnej umiejętności, dlatego w czasie rzeczywistym sobie którąś tutaj wybierzemy. Jeszcze tego nie robiłem, jestem ciekaw, co przyniesie nam los. Przed otwarciem myślę, że warto jeszcze wspomnieć o tym, że nie jesteśmy oczywiście ograniczeni do jednego odblokowania na dzień. Każde kolejne odblokowanie będzie nas kosztowało 400 kamiennych świadectw. Kamienne świadectwo mamy tutaj w rogu. Aby zdobyć kamienne świadectwo, wystarczy wykonać zadanie obrońcy. Zadanie obrońcy mamy 3 na dzień. Odbierzmy sobie jedno zadanie. Możecie zauważyć strzałkę nad zadaniem. Klikając na nie możecie ulepszyć dany quest. Wtedy automatycznie wzrośnie trudność tego zadania, ale wzrośnie również nagroda. Sprawdźmy, jak to wygląda. Czy było warto? Nie wiem. Niestety zapomniałem sprawdzić, jaka była nagroda przed tym. Sprawdzę to w edycji, ale wykonajmy sobie to zadanie. Czy zrobię zadanie numer 3? Tego jeszcze nie wiem. Szkoda mi trochę przyspieszeń na szkolenie te 4. Wam oczywiście polecam robić zadania, ale ja osobiście się nad tym zastanowię. Bardzo ważna uwaga, jeśli odbierzecie nagrodę przed ulepszeniem tego zadania, ulepszenie zniknie i nie będziecie mogli już ulepszyć tej nagrody. Natomiast jeśli macie jakiś progres w zadaniu i ulepszycie to zadanie, ten progres z wami zostanie i zwiększy się tylko liczba, która wam to zadanie zalicza. Na przykład, gdybyście wyszkolili teraz 9000 jednostek i pomyślelibyście sobie, że warto ulepszyć zadanie, klikacie sobie ulepsz zadanie, zwiększa się próg zaliczenia tego zadania, ale liczba wyszkolonych jednostek wam nie spadnie. Mógłbym mieć trochę więcej tych kamiennych świadectw, ale jak możecie zauważyć, jeszcze nie ulepszyłem tej polityki do końca, z tego względu, że trwa ona 6,5 godziny. Jest to w tym momencie jedna z najdłuższych polityk dostępnych dla mnie, dlatego zostawię sobie ją na noc, a w międzyczasie będę robił te polityki krótsze. Wróćmy do monolitów mistrzostwa. Myślę, że to jest odpowiedni czas na odblokowanie pierwszej umiejętności. Sprawdźmy nasze szczęście, może wybierzemy sobie tę umiejętność. Z racji tego, że ten monolit jest normalnym monolitem i mamy tutaj dostęp również do tych umiejętności epickich oraz
elitarnych. Chciałbym trafić tutaj światło Sorlanda, ale oczywiście z błogosławieństwa odnowy również bym się ucieszył. Pora sprawdzić to, co kryje się pod tą umiejętnością. Potwierdzamy. Dobre się wylosowało. Myślę, że spoko umiejętność dla moich strzelców. Na pewno pomyślę, komu ją damy, ale myślę na razie o Zajdzie. Odblokujmy sobie kolejną umiejętność. Myślę, że może ta wygląda ciekawie. Jak widzicie, każde losowanie kosztuje nas 400 świadectw. Potwierdzamy. No, teoretycznie spoko umiejętność dla piechoty, ale o niej opowiem później w dalszej części materiału. Może aktywujmy sobie Mistrzynię Zielonych Łodzi. Mamy już pierwszą umiejętność obsadzoną w monolicie. Gdybyście chcieli ją zamienić, będzie was to kosztowało 300 kamiennych świadectw. Dlatego, gdy traficie jakąś umiejętność, warto się zastanowić, czy chcecie ją aktywować, bo możecie mieć problem potem ze świadectwami, gdy będziecie ciągle zmieniali aktywną umiejętność. Dlatego nie bawiłbym się w częste zmienianie aktywnej umiejętności. Podejrzewam, że i tak nie będzie problemów ze zbieraniem tych kamiennych świadectw, ale gwarancji na to nie mogę wam dać. Także zmiana aktywnej umiejętności kosztuje was świadectwa. Myślę, że pora nauczyć się tej umiejętności. Gdzie tutaj jest nasza kochana Zajda? No i teraz mam zagwozdkę, bo nie wiem, za co tutaj dać tę umiejętność. Możecie zauważyć, że te umiejętności są praktycznie takie same. Różni się tylko wartość procentów. Ale możecie być spokojni, te umiejętności powinny się ze sobą stakować. Dla przykładu umiejętność Bakara trwa 4 sekundy, jest traktowana jako buff. Zmniejsza atak o 25% na 4 sekundy. I ta umiejętność Bakara nadpisywałaby się z tą umiejętnością Waldyra, która również zmniejsza atak na określony czas. Natomiast gdy jedna ze statystyk u bohatera jest trwała, a druga jest na czas określony, wtedy spokojnie możecie łączyć te umiejętności. Dlatego spokojnie mogę użyć tych dwóch umiejętności u Zajdy i spokojnie powinny one działać. Sam nie wiem, której umiejętności się pozbyć. Póki co chyba pozbędę się umiejętności numer 4. Tak mi się wydaje, że to odpowiedni wybór. Natomiast gdy popełnicie błąd i na przykład chcielibyście nauczyć tej umiejętności Magrat, wystarczy, że zapomnicie i możecie nauczyć się od nowa na bohaterze, na którym chcecie. Ja mimo wszystko wrócę do poprzednich ustawień tak jak było. Wydaje mi się, że to jest odpowiedni skill do wymiany. Dajcie znać w komentarzu, czy wy również zamienilibyście czwartą umiejętność, czy może skusilibyście się na zamianę którejś z pozostałych. Jak wygląda zmiana umiejętności, już wiecie. Przejdźmy może do takich ważnych, technicznych punktów. Po pierwsze, możecie nauczyć jednego bohatera tylko jednej umiejętności. Nie może być tak, że na przykład z Zajdy zrobicie jakiegoś Frankensteina, który będzie miał skille od Gwanwyn, skille od Kinary i skille od Niko. Po drugie, gdy nauczycie waszego bohatera jakiejś umiejętności, pamiętajcie, by nie łączyć tego bohatera, który się nauczył tej umiejętności, z bohaterem, od którego tej umiejętności się nauczyliście, bo jak widzicie na ekranie, wtedy taka umiejętność nie zadziała. Numer 3 to taka bardziej ciekawostka. Jeśli nie macie jakiejś umiejętności odblokowanej, nie macie jakiegoś bohatera, to zawsze istnieje szansa, że może ta umiejętność się gdzieś tutaj kryć. Natomiast w przypadku, gdy ją wylosujecie, nie będziecie mogli jej aktywować. No bo po prostu jej nie macie. To samo tyczy się poziomów danych umiejętności. Jeśli wasz bohater ma jakąś umiejętność na pierwszym poziomie, to również w umiejętnościach mistrzowskich ta umiejętność będzie na poziomie pierwszym. No i ostatnia taka ciekawostka w tym odcinku to, jeśli macie na przykład bohatera 5551, w przypadku gdy zamienicie jego ostatnią umiejętność na umiejętność na poziomie piątym, w takim przypadku oczywiście nie będziecie mogli przebudzić tego bohatera. Myślę, że większość z was na logikę tak właśnie o tym myślało, ale myślę, że warto było o tym jednak wspomnieć. Dziękuję również osobie, która pomogła mi ten odcinek zrealizować. Między innymi ta osoba wytłumaczyła mi, jak rozróżnić legendarne monolity od zwykłych, bo na początku tego nie wiedziałem.
Może nie będę wspominał niku tej osoby, bo nie wiem, czy chciałaby być wspomniana. Mimo wszystko pomogła mi w zrozumieniu, co za tym idzie, w realizacji tego odcinka. Wielkie dzięki. Miałem zrobić do tego odcinka również tier listę poszczególnych umiejętności, ale widzę, że ten odcinek trwa już dosyć długo, dlatego samą tier listę i to, co sądzę o niektórych umiejętnościach, zrobię w odcinku osobnym. Jeśli macie jakieś pytania albo o czymś zapomniałem, to śmiało zapraszam do sekcji komentarzy. Zapraszam również na serwer Discord. W tym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że komuś coś rozjaśnił. Wiecie, co robić. Trzymajcie się. Elo.